dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, ja jestem oburzony, ja naprawdę jestem oburzony, kochani moi. Dlaczego? Nie, ja dostaję naprawdę białej gorączki. Ja dostaję białej gorączki. Tu jeszcze staty. Nie, ja to czarno widzę, drodzy Państwo, naprawdę. Nie, ja to naprawdę czarno widzę. Słuchajcie, moi kochani, kiedyś normalne było kino, tak? Kino kiedyś było czarno-białe. Co teraz zostało nam z tego? Słowo kino. Koniec. I tu już jest puenta, drodzy Państwo. Nie, no musimy coś z tym zrobić. Oglądamy telewizję, co się dzieje? Nie, no po prostu... Wybieram czarną przed, drodzy Państwo, naprawdę nie ma nic ciekawszego. Kochani moi, jestem tutaj po to, nie przez przypadek, przyjechałem tutaj z miejscowości Pcim Dolny, jest to miasto koło takiej wiochy Warszawa. I słuchajcie moi kochani, sprawa jest bardzo prosta. Czy ktoś z Was ma talent? Naprawdę, nie oszukujmy się, nie oszukujmy sąsiadów, nie oszukujmy samych siebie. Kto z Was ma talent? Ja w tej chwili jestem w stanie wykazać co najmniej 4 osoby, które mają talent. I teraz po znajomych. No dobra, możecie wskazać znajomych, który z nich ma talent? Śmialutko, zemścicie się, a nóż nie oddał stówy. I proszę bardzo, ja już mam tutaj pierwszą osobę, pozwolę sobie delikatnie zejść, drodzy Państwo. Pani w białej koszulce, dzień dobry. Wielkie brawa, drodzy Państwo, pani wstaje oczywiście, jakżeż inaczej. A, bierz faceta, a co, bierz go. Dlaczego on ma mieć lepiej? Zapraszam tutaj, chodźcie, chodźcie. On tak zawsze cię nie słucha? Witam. Drodzy Państwo, dobrze, mamy pierwszą gwiazdę. Czy ktoś z Państwa chce się jeszcze zemścić na sąsiedzie? Kto ma talent? O, ja widzę Pana w smyczy. Zapraszam. Tak. O, ktoś powiedział na smyczy. W smyczy, zapraszam, zapraszam. Proszę Państwa, jedna osoba już jest, jest druga. Ja tutaj, o, jeszcze jedna pani. O, niech żeby na mnie nie spojrzał. Witam, witam oczywiście. Proszę tutaj, koło koleżanki. Pani w czarnych okularkach, dzień dobry. O nie, nie, nie. To w takim razie poproszę koleżankę. Ha, i ta już nie ma wyboru, drodzy Państwo. I ta wstaje. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Ta pani już musi wstać. Niestety, co się dzieje? I nie, i znowu nie, drodzy Państwo. Kompletna już trzecia, czwarta. Pan obok się również nie zgodzi, ale pani się zgodzi na pewno. Jeszcze koleżankę weźmie. No nie. No oczywiście, że weźmie. A co? Drodzy Państwo, mamy już czwóreczkę. Czwóreczka utalentowanych. No brawa, drodzy Państwo, brawa. Nie możemy się krępować. Zapraszam. Jak masz na imię? Pani Paulino. Przecież oboje jesteśmy dorośli. Zapraszam tutaj, drodzy Państwo, troszeczkę. Braw, może jeszcze parę, 5 złotówek. Witam serdecznie. O, zauważyłem pierwszy rekwizyt, jest czat. Mamy czwóreczkę talentów, drodzy Państwo. Czy ktoś chce się jeszcze zemścić na małżonku? Proszę go wskazać palcem, nie wstydźmy się tego. Czy ktoś jeszcze chce? O kurczę, no, człowieku, ale na ciebie padło światło. Pan w koszulce, w paseczki, o nie, zauważył. Wstawaj, wielkie brawa, drodzy Państwo. Zapraszam tutaj, szoruj, tuptaj. Tu już, drodzy Państwo, niecierpliwie nasza czwóreczka czeka. Piąta gwiazdka nadlatuje. Witam serdecznie, zapraszam Cię na scenę. Drodzy Państwo, on liczy, że dostanie nagrodę Fair Play. Drodzy Państwo, sprawa załatwiona. Mamy już piąteczkę talentów. Naprawdę, jest piąteczka talentów. I teraz tak. Jeden talent, bo o co chodzi? Prosta, prosta sztuczka, drodzy Państwo, pantomima. Pierwszy talent. Ktoś będzie musiał zagrać łóżko. Łóżko stoi tu. Jak masz na imię? Natalia. Czyli łóżko. Zapraszam tutaj. Za łóżkiem stoi parawan. No, tak, czasem parawan jest w paski. Także zapraszam Cię za łóżko. Drodzy Państwo, na łóżku ktoś musi leżeć, tak? No, ewentualnie siedzieć. No, kurczę. Nie, dobrze, drodzy Państwo. Ktoś musi zagrać respirator. Przepraszam, jak masz na imię? Ania. Ania. Ania będzie respiratorem. Tutaj zapraszam. Czy wiemy, jak robi respirator? To może do mikrofonu. Pip, pip. No i proszę bardzo, sama odgadła. Jest coś wspaniałego. Mamy, drodzy Państwo, parawan, mamy łóżko, mamy respirator.
No i teraz tak, dobra, mamy pacjenta, który leży na łóżku. Drodzy Państwo, leci z wrażenia. No to tak, pacjent na łóżku może siedzieć, tudzież się lekko opierać. No dobrze, no, łóżko albo pacjenta. I mamy lekarkę, Paulina. Lekarka Paulina. I drodzy Państwo, mamy respirator, mamy już wszystko, co nam potrzeba do funkcjonowania szpitala, także ja poproszę o muzykę. Drodzy Państwo, był to zwykły czwartek w szpitalu stołecznym. Na sali stało łóżko, głośno skrzypiąc. Koło łóżka stał parawan. Czasem bliżej łóżka, one są raczej rozłączne. Na łóżku leżał pacjent, delikatnie stojąc. Respirator pipał. Pip, pip. Do sali wchodzi lekarka. Oparła się o łóżko. Zafalował parawan. Zafalował parawan. Parawan faluje, drodzy Państwo. Respirator pipa. Łóżko trzeszczy. Pacjent mdleje. Dzięki Bogu na łóżko. Lekarka lekko zmęczona, opierając się dalej o łóżko, podchodzi do pacjenta. Łóżko trzeszczy. Trzask! Widać z Ikei. Lekarka patrzy. Kurczę, pacjentowi coś się dzieje. Niewątpliwie dostał drgawek. Respirator szaleje. Made in China prosto z Będzina. Drodzy Państwo, parawan faluje. Łóżko trzeszczy. Pacjent, ach cholera, niech ma drgawki. Respirator nie pipa. Lekarka myśli, kurde, chyba go uratuje. I delikatnie piąsteczką szturcha w jego klateczkę. Dzięki Bogu po drugiej stronie miał serce. Złamała mu obojczyk. Ze złamanym obojczykiem dalej ma drgawki. Pacjentka myśli, jakoś go muszę uratować. I zachodzi go od tyłu. Łóżko trzeszczy podejrzanie. Respirator. Parawan faluje. Wali go mocno w plecy z całej siły, drodzy Państwo. Tak, on się budzi. Pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem. Pacjent przestaje mieć drgawki. Spokojnie, spokojnie siada na łóżku. Delikatnie się opierając. Respirator zaczął pipać. O, jak on pipie, drodzy Państwo, jak on pipie. Parawan, bo niech faluje. Proszę Państwa, to jest prawdziwy parawan. On faluje. Pacjent patrzy na lekarkę. Gdzie ona jest? Myśli sobie, chyba ją pokocham. Ona patrzy na niego. A niech ma. Łapią się za ręce. Zdrowe. Respirator szaleje. Parawan. Steady job, czyli stała praca. Faluje, drodzy Państwo, jak szalony. Łóżko trzeszczy. Ten faluje, łóżko trzeszczy. Respirator. Tak. Niech pipa, drodzy Państwo. A wiecie czemu? Bo był to zwykły czwartek w szpitalu stołecznym, drodzy Państwo. Piątka młodych, ambitnych, energetycznych artystów, drodzy Państwo. Imiona ich to... Wojtek. Natalia. Paweł. Paulina. Coś cudownego, drodzy Państwo. Na 1, 3, 4 ukłon. 1, 3, 4. Super, drodzy Państwo. Coś wspaniałego. Wielkie brawa.